Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o dokumencie episkopatu skandalicznym, o nazwie Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach. Dekret został promulgowany 30 marca 2023 roku, a później sobie leżał i został ogłoszony w drugiej połowie, znaczy opublikowany w drugiej połowie kwietnia, a wejdzie w życie 20 kwietnia, znaczy wszedł już w życie 20 kwietnia bieżącego roku. No i teraz, jak widzimy, dotyczy on obecności i zachowania kapłanów i sióstr zakonnych i zakonników w mediach, ale również niektórych wiernych świeckich. Dekret zobowiązuje do pełnego posłuszeństwa tych osób biskupom ordynariuszom. Teraz zadziwia tutaj obecność niektórych wiernych świeckich. Okazuje się, że chodzi o tych wiernych świeckich, którzy są zatrudnieni w instytucjach katolickich, w instytucjach kościelnych. I to jest pierwszy skandal, dlatego że od kiedy to jakaś instytucja może nakazać pracownikom, co mają robić w mediach i że nie wolno im tego a tamtego mówić i że muszą się konsultować z przełożonym, bo w tym wypadku z przełożonym. No i teraz dekret jest takim znakiem słabości wielkiej kościoła, bo polskiego. Polski kościół ma dwa problemy. Jeden jest prawdziwy, drugi jest nieprawdziwy. Ten prawdziwy jest związany z tymi wszystkimi rozbrykanymi kapłanami, którzy po tym, jak Franciszek, znaczy jak Bergoglio został papieżem, uznają, poniekąd w wielu wypadkach słusznie, że mogą wszystko, mogą wygłosić każdą herezję, mogą zrobić każdą rzecz. I oni szaleją na YouTube, na Facebooku, w różnych miejscach, opowiadając herezje, opowiadając rzeczy, które z wiarą nie mają nic wspólnego, głosząc lewackie poglądy i występują w różny sposób, ubrani w krótkich spodenkach, w poszarpanych dżinsach i tak dalej. I to jest jeden problem, bo problem się wziął też stąd, że wszystkim takim lewakom, modernistom w sutannach biskupi pozwalali na wszystko. No i oni się rozzuchwalili i to ich wszystko przekroczyło już wszelkie granice, ale z drugiej strony są kapłani prawdziwi, kapłani wierni doktrynie, kapłani tradycyjni, kapłani trydenccy, kapłani, których biskupi wyraźnie nie lubią. Nie lubią ich dlatego, bo nie lubi ich Franciszek, a Franciszek ma taki charakter, że jak widzi, że dzieje się coś, czego on nie lubi, to natychmiast każe za to biskupa ordynariusza, na przykład przesyłając go o 15 lat wcześniejszą emeryturę, albo przysyłając mu pomocnika, który przejmuje całą władzę diecezji. To niby się kiedyś się nazywało biskup koadiutor, a teraz nazywa się dalej tak samo, ale inaczej już zupełnie wygląda. No i co w tym dekrecie czytamy? Znaczy, jest parę punktów, które mogą budzić radość. Na przykład że duchowni, gdzieś tu jest taki punkt, teraz go nie mogę znaleźć, ale mogę go zreferować, że duchowni mogą pokazywać się w jakichkolwiek środkach przekazu, mediach, filmach, na zdjęciach wyłącznie w sutannie. No to bardzo dobre, tak powinno być. I mamy teraz okazję, żeby po pierwsze sprawdzić, czy ci wszyscy lewacy i moderniści będą występować, występują już w sutannach. Trzeba sprawdzić datę filmiku czy datę zdjęcia i możemy spokojnie zawiadamiać władzę,
kościelne, odpowiednie, na przykład ordynariusza, że jest bez sutanny i zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że nic z tego nie będzie, ale można to sprawdzić. Natomiast jeżeli pojawi się, no ale ksiądz tradycyjny nie pojawi się bez sutanny. I teraz mamy następujące wskazania w tym dekrecie. Tych wskazań jest bardzo dużo, ja ich wszystkich nie będę prezentował, bo w sumie ich jest 16 albo i więcej. No, 18 punktów. I tak, na przykład taki ciekawy punkt jest drugi. Duchowni, osoby konsekrowane i członkowie Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zobowiązani są do wiernego przekazu nauki katolickiej, zgodnej z doktryną głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła oraz respektowania wskazówek i decyzji Konferencji Episkopatu Polski. I tutaj się zaczynają schody, bo te wskazówki i decyzje Episkopatu Polski czasami nie mają nic wspólnego z wiarą i moralnością, tylko po prostu mają taki charakter, no możemy go nazwać polityczny. Po drugie, punkt czwarty. Wypowiadając się w mediach, duchowni, osoby konsekrowane i członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego powinni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów, zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt, zgorszenie, wprowadzać podziały lub wywoływać negatywne emocje oraz do tego, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku. No i wszystko byłoby w porządku, tylko nie jest w porządku, bo gdyby to brzmiało tak, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii i poglądów teologicznych sprzecznych z nauką Chrystusa i doktryną katolicką, nauką Kościoła, byłoby wszystko w porządku. Ale tutaj tak to jest sformułowane, że zresztą z innych punktów to też wynika, że no, duchowni mogą się wypowiadać w mediach tylko na temat wiary i moralności ściśle rozumianej, prawda? Czyli wygłaszać jakieś homilie, jakieś rekolekcje. I nie wolno im na żaden inny temat mówić, na przykład na temat pszczół, prawda? Przed wojną było wielu księży społeczników, przed II wojną światową było dużo księży społeczników, którzy prowadzili różnego typu działalność i wypowiadali się w prasie wtedy, bo tylko była prasa, na różne tematy. Czyli tutaj z tego punktu czwartego tak naprawdę wynika, że księżom nie wolno głosić własnych opinii i poglądów. I teraz, zwłaszcza takich, zwłaszcza, prawda, czy nie można żadnych, ale zwłaszcza takich, które mogą powodować zamęt. Od kiedy to Kościół jest taki nieprecyzyjny i taki wodnisty w swoich wypowiedziach? Co to znaczy zamęt? Jaki zamęt? Kiedy jest ten zamęt, prawda? Znaczy, odpowiem z góry, że ten zamęt jest wtedy, kiedy nie jest to zgodne z linią Franciszka. A jest na przykład zgodne z doktryną katolicką. Już znałem taką siostrę, którą wezwał do siebie biskup i nakrzyczał na nią, że referuje młodzieży dokumenty przedsoborowe. Siostra się zapytała, czy one są nieważne. Na to biskup nie odpowiedział, bo są ważne. Więc zamęt, zgorszenie, no to jeszcze rozumiem, bo ci lewacy, moderniści to często gorszą wiernych. Wprowadzać podziały. I to jest ciekawe, prawda? Bo bardzo często osobom, które przyjmują komunię świętą na kolanach, mówi się, kapłani mówią, że oni wprowadzają podziały. No bo proszę pana, wszyscy przyjmują na stojąco, albo wszyscy przyjmują na rękę, a pan chce do ust i pan chce na klęcząco, pan dzieli kościół, prawda? I no i właśnie, wystąpi ksiądz, który będzie mówił, że no zawsze w kościele przyjmowało się komunię świętą na kolanach i namawiam do tego, to jest wielki szacunek dla Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. No to jego wypowiedź będzie niewłaściwa, bo będzie wprowadzać
podziały. Lub wywoływać negatywne emocje. Już był taki kapłan, który mówił o tym, że Bóg nas karze, mówił o piekle, no to zakazali mu wypowiadać się z ambony, bo wywołuje negatywne emocje. Prawdę mówi? Prawdę, ale wywołuje negatywne emocje, więc powiedzmy, jeżeli się wypowie na YouTube o tym, że no, ci, którzy nie są, nie mają katolickiego ślubu, no to żyją w konkubinacie, są w stanie grzechu ciężkiego, nie mogą przystępować do Komunii Świętej, no zróbcie z tym coś takiego, żebyście no, byli, nie byli w stanie grzechu ciężkiego, no to to wywołuje negatywne emocje wśród wszystkich par żyjących w konkubinacie. Aby wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku, no to powiedzmy, można się z tym zgodzić. I teraz ciekawe. Bo niektóre z tych punktów są powtórzeniem punktów prawa państwowego, więc sobie je pominiemy. To powinno być oczywiste. Punkt 6 jest bardzo ciekawy. Ciekawy i językowo ciekawy. Na podjęcie przez duchownego osobę konsekrowaną lub członka Stowarzyszenia Życia Apostolskiego współpracy z redakcją prasową, rozgłośnią radiową, stacją telewizyjną lub portalem internetowym oraz na powtarzające się wystąpienia w mediach wymagana jest zgoda własna ordynariusza lub własnego wyższego przełożonego, analogicznie do tego, co stanowią kanon 831, paragraf 2 i 832 kodeksu prawa kanonicznego. No nie jest to za bardzo po polsku, jakiś szyk niemiecki. Ksiądz pewnie to pisał, który spędził dużo czasu w Niemczech. I zobaczmy, co z tego wynika. Że dotąd było tak i zawsze przez wieki w kościele było tak, że ksiądz pisał czy występował gdzie chciał, a jego przełożeni reagowali, jeżeli coś było niewłaściwego, naprawdę niewłaściwego, czyli przeczył jakiejś prawdzie wiary lub moralności. Tutaj mamy zasadę, że jak księdza ktoś dzwoni i zaprasza, to ma udać się do biskupa, skontaktować się z biskupem i poprosić go o zgodę. I biskup moderniście da zgodę, niemoderniście nie da zgody. I teraz nie chodzi tu tylko o stałą współpracę, bo o takiej jest też mowa, ale chodzi też o powtarzające się wystąpienia w mediach. Co to znaczy? Powtarzające się, znaczy drugi raz wystąpi, raz może wystąpić ewentualnie w jakimś medium, ale drugi raz to już musi mieć zgodę ordynariusza lub własnego przełożonego. I teraz jest punkt 8, też bardzo ciekawy. Pomimo, że obecność duchownych osób konsekrowanych i członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w mediach, zwłaszcza społecznościowych, jest często ich prywatną aktywnością, to jednak zawsze postrzegani są oni jako przedstawiciele Kościoła. Niekoniecznie może powiedzieć, że mówi we własnym imieniu. Ich obecność w przestrzeni medialnej nie może służyć do prowadzenia działalności przeciwko Bogu, raz, w porządku, przeciwko Ewangelii, w porządku. No i teraz zaczynają się schody. Jedności wspólnoty Kościoła. To znaczy, jeżeli nie mówisz tak jak Franciszek, jeżeli powołujesz się na jakiś dokument Piusa IX albo na doktora Kościoła, to uderzasz w jedność Kościoła, bo wszyscy muszą mówić tak samo. Od kiedy tak jest w Kościele? W Kościele zawsze był bardzo bogaty pluralizm, różnorodność. Każdy zakon miał swoją regułę, swoją duchowość. Dyskutowano na różne tematy teologiczne. Tutaj wrócę do tej Komunii Świętej. Prawda? Wystarczy, że się powie, że no, lepiej chyba jednak na klęcząco, no to będzie już naruszenie jedności wspólnoty Kościoła. Przeciwko własnym przełożonym, no to można to przyjąć, a także każdej innej osobie. Więc wyobraźmy sobie kapłana, który występuje i mówi, powiedzmy, posłowie tacy a tacy są za aborcją,
Więc pamiętajmy wszyscy kapłani, żeby nie udzielać im komunii świętej, bo są objęci ekskomuniką. Z samego tego faktu nie są już w kościele. Nie wolno mówić, nie wolno. Znaczy, zawsze kapłan miał obowiązek dokonywać, wskazywać grzech, potępiać grzech. Nie człowieka, grzech. Tutaj będzie to potraktowane jako wystąpienie przeciwko jakiejś osobie. No i tutaj też jest powiedziane w tym samym 8. punkcie, że nie może się angażować w akcje i projekty medialne, które przeciwstawiają się wierze i moralności katolickiej. Tak, zgoda. A w szczególności takie, które naruszają godność człowieka. Dlaczego w szczególności? Co to znaczy naruszają godność człowieka? Prawda? Jak się powie, znowu wskaże jakiś grzech, to będzie naruszenie godności człowieka. A, to jest punkt 9 o tym, że należy nosić strój duchowny jako obowiązkowy. Działalność i punkt 10. Działalność duchownych osób konsekrowanych i członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w mediach ma przede wszystkim cel ewangelizacyjny, informacyjny i formacyjny. Zgoda, tylko informacyjny to znaczy, co to znaczy, prawda? Działalność, znowu jest nie po polsku, ma przede wszystkim cel ewangelizacyjny, informacyjny, informacyjny oraz nie przynoszący szkody wierze i obyczajom wiernym. Powinna ona służyć organizowaniu życia wspólnotowego, sakramentalnego, parafialnego i katechetycznego oraz komunikacji międzyludzkiej. Komunikacji międzyludzkiej. To nie jest jasne. No i wreszcie, punkt 12. Profile i konta w mediach społecznościowych powinny jednoznacznie wskazywać, że należą one do duchownego, osoby konsekrowanej lub członka Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, na przykład przez umieszczenie właściwego określenia w nazwie konta, fotografii w stroju duchownym lub zakonnym, w tak zwanym zdjęciu profilowym, czy wyraźniej informacji w opisie konta. No to tutaj można by się zgodzić. Znak czasów, prawda? Przerażający znak czasów, że w ogóle się pojawia punkt 13, który brzmi w części: nie jest możliwe sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania za pośrednictwem mediów, w tym przez telefon lub internet. To z tego widzimy, co się dzieje. No i punkt 16. Dekret stosuje się również do osób świeckich, które sprawują urzędy kościelne lub pełnią funkcje reprezentacyjne w instytucjach kanonicznych uznanych za kościelne lub stowarzyszeniach i fundacjach z uznaniem kanonicznym. No więc tyle. Cenzura kapłanów, doprowadzenie do tego, żeby, znaczy uznanie oddziaływania mediów społecznościowych, YouTube, programów na YouTube i doprowadzenie do tego, żeby tam występowali tylko reprezentanci katolewicy i modernizmu. Reszcie zamknie się usta. Ale powtarzam, możemy to wykorzystywać i powołując się na ten dekret, można go znaleźć w internecie. Przypomnę jego nazwę: Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych członków Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach. Można się powoływać i teraz będzie tropić lewaków i modernistów, tak jak oni dotąd tropili wszystkich tych, którzy głosili prawdziwą doktrynę Kościoła, którzy bronili mszy świętej, bronili Najświętszego Sakramentu. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.